Siema, siema. Witam na moim kanale, z tej strony Harry, gramy Fallouta. Kolejny odcinek z tej gry. Jesteśmy tutaj przed wejściem do Krypty 15, której w ostatnim odcinku zdobyłem to umundurowanie, ten pancerz. Także spoko jest. Tutaj sobie tak pomyślałem, że wezmę, zamienię sobie maczetę za steampaka. Kwestia jest taka, że pograłem odrobinkę ostatnio i gra ma problemy. Gra ma problemy, raz się zbagowało, że nie mogłem później, po wczytaniu save'a cokolwiek zrobić. Drugi raz rzucony został granat przez jednego z mobków i gra się zawiesiła. Także różne mogą nas tu spotkać przygody, jeśli chodzi o stan techniczny. Co jest dzisiaj w planie? Dzisiaj w planie mam zamiar, a nie mogę tak zrobić. Do cienistych piasków się udamy na początek, a później odwiedzimy bandytów, bo bandyci są o tutaj, także są niedaleko. Ale najpierw lecimy do cienistych piasków, mam nadzieję, że nikogo nie spotkamy po drodze, aczkolwiek różnie może być. No, udało się dotrzeć bez żadnych przygód. Pojawimy się przed bramą. Dzień dobry. I lecimy do tego, znaczy w ogóle to tak. W ogóle to możemy przybiec tutaj do tego kolesia. Jeszcze mam chyba w ekwipunku te ogony. Możemy te dwa ogony zamienić na antidota. Może się przydadzą, może się nie przydadzą. Nie będę ogonów nosił. Jestem ciekaw, tak ogólnie 79 obciążenia mamy. Poproszę jeden. Już się ciemno zrobiło, a to już drugiego mi nie wymieni, bo już nie będzie chciał ze mną gadać. Tak, przyjdź za późno. Dobra, jeden będziemy nosić, albo wyrzucę. Co on ma? Ma dwa steampaki, kupimy od niego. A może mu ten ogon sprzedamy. To mu damy na pewno. Ogon mu damy, dużo za niego nie chciał. Ten pistolet mu sprzedamy, bo on mi jest niepotrzebny na chwilę obecną. Znaczy on nie da tyle kasy za niego prawdopodobnie. 85. No właśnie. Trochę mi przepłacił, nawet jakbym zabrał od niego te pieniądze tutaj, te kapsle, to i tak jest za dużo. No nie, to tego mu nie damy. Pomyślmy, dajmy mu to jest 85. Granaty, nie wiem czy będę używał granatów, bomba to się może przydać. No dobra, to weźmy jednego steampaka w takim wypadku na razie. 60. 45. A, możemy kasę od niego wziąć. Dobra. Za dużo kombinowania. Weźmiemy całą kasę. I oferta gotowa. Dziękuję. Rozmowa, do widzenia. Nie trzeba mnie opatrzeć. Idę stąd. Dobra, lecimy do tego szefa tego przybytku całego. Tych cienistych piasków. Tu jest kolega. Aradesz. Thank goodness you came. I am in desperate need of assistance. My daughter Tandy is missing. I do not know what to do. Próbowaliście ją ratować? My people are not skilled in this. Already three patrols have gone out to look, but none returned. Will you help me? Okej, kto mógł ją porwać? Seth and I believe one of the Raider clans is responsible. Retribution for our resistance to them. Take this spear. It was found where my daughter was last seen. No dobra, włócznie dostałem, sprawdzimy to. Ja tej włóczni nie potrzebuję do niczego. Dał mi ją już? Dał mi ją już. Ile za nią? 80? Znowu stracę na tym. Ale dobra, daj, zbieramy kapsle. Po pierwsze będą jako waluta, a po drugie może się... Znaczy nie będzie tyle... And Godspeed, Wanderer. Nie będę miał takiego obciążenia w plecaku. 38 mam tylko, bardzo ładnie. Dobra. Idziemy. Tu już chyba nikt nic nie chce. Poza tym nie mogę z nimi pogadać, bo jest ciemno. Oni ze mnie nie gadają. On jeszcze przy tej bramie może ze mną będzie chciał pogadać. No i lecimy do bazy Raidersów. Uwolnić jego córkę, tak? Jeszcze tutaj zobaczmy, co on ma. 7 monetek i linę. Nie chcę tej liny. Czyli lina się zawsze może przydać tak naprawdę, ale... dobra, rozmowa, nic nie będziemy oferować.
Gdzie ich znajdę? Znajdziesz ich na południowy wschód stąd. Pospiesz się, nie wiem, co jej mogą zrobić. Dobrze, przyprowadzę ją. Do widzenia. Okej, okay, spadamy stąd. Spadamy stąd. Weźmiemy sobie save'a na quick save'ie. Okej. Okay. I wchodzimy. Przeniesiemy się do bandytów. Spotka nas coś po drodze? Nie, nie spotkało nas nic. Obóz Hanów. Wejście do obozu. Dobra. No i bandytów jest tutaj kilku. Tutaj też zapiszemy. Szybki zapis. Widzisz mały budynek, w pobliżu którego rozbito kilka namiotów. Mieszkańcy są brudni i wyglądają na wrednych. Okej, okay, dobra. Ja bym chciał, żebyś ty za mną chyba nie łaził, bo nie wiem, czy on jest tu. Jak się zacznie walka, wyciągnij twoją najlepszą broń. O, właśnie. A czy ty masz naboje do tego pistoletu? Masz naboje. Masz cztery ogony, które można ci ukraść w razie czego. Masz trochę naboi. Okej. Okay. Można by było mu przekazać ten... Weź ten pistolet sobie na przykład. Ja ci go później zabiorę. Spróbuję nie dać ci zginąć, to przede wszystkim. Dobra. Szybki save i wchodzimy do pierwszego namiotu. A jeszcze... Oczywiście przeładujemy. Pod tym przyciskiem mamy steampacka na wszelki wypadek. Zobaczmy. Garle, ręka śmierci, kocha swoich wojowników. Schowaj to i idź z nim pogadać. Aha, ja mógłbym z nim gadać, a ja nie chcę z nim gadać. Siema. Czyli można by było z nimi gadać i nie walczyć, tylko... Tylko trzeba byłoby być grzecznym, tak? A ja byłem bardzo niegrzeczny. Na dzień dobry. To zabiorę całość. Ten pancerz zabiorę, chociaż on chyba nie jest jakiś tam super. Zobaczmy, czy dużo lepszy jest niż to, co mamy. No, troszeczkę. Troszeczkę jest lepszy, ok. Weźmiemy sobie go na razie. Ten możemy wyrzucić. Nie będziemy tego używać. Czy tu jest coś ciekawego jeszcze? Nie, tu nie ma nic. Tu nic nie mogę zrobić. Dobra. Czyli jednego mamy z głowy. Poszło sprawnie. Dobra. Teraz tak. Tu na pewno stoi jeszcze jeden. No i obstawiam, że tu będą. Jedziemy jakoś bokiem. Dobra. Jest kolejny. Raz, tu jest dwóch. No i jest ich trochę tutaj, dobra. Okej, czy ktoś... Nie chcą, nie. Chcą ze mną walczyć, no. Może tak, dobra, to zapraszam. Zapraszam wszystkich po kolei. Spróbujemy do nich strzelać jakoś tak sensownie, nie wiem. Ten przeładował broń, okej, będzie strzelał, także spoko. Byle nie we mnie, bym poprosił. Rozwalimy go? No nie udało się. Nic więcej nie jestem w stanie zrobić, dobra. Ale on był w stanie zrobić, bardzo ładnie. Idą kolejni. Na razie nie jest źle. A ta gdzie ucieka? Halo. Dobra, to teraz tak, zapiszemy, bo idzie dobrze. Czy jestem w stanie w nią trafić? 12. Trafiłem? No nie. Trochę chyba za daleko jest. Czy mogę przeładować teraz? Mogę przeładować, dobra. No idziemy tą tutaj próbować zabić, bo ona się tu przysunie. Muszę uważać na tego naszego kolegę tu. Żeby friendly fire'em go czasami nie zabić. Teraz tak. 3, nie. Musiałbym się przesunąć o 1 i spróbować 45%. Nie udało się. O kurde, ale on ją rozwalił jednym strzałem. Gitara.
Będziemy mieć dużo ciał do przeszukania. Dobra, i teraz musimy go bronić. Tylko że jak ja zacznę strzelać, to go zabiję. Czyli najlepiej by było podejść tu do nich na początek. No właśnie, on tak nie bardzo może trafić. Tamta gdzieś ucieka, ale to jak sobie pójdzie, to sobie pójdzie. Może ją złapię. Będziemy go próbować leczyć w razie czego. Dobra, Ian, uważaj. Teraz sobie zapiszemy normalnie gdzieś na jakimś takim save'ie. Gdzieś daleko. Oj, kurde. Nie, to chciałem. Aha, czyli... Sorry. Musimy powtórzyć. Musimy powtórzyć, bo zamiast zapisać to sobie wczytałem. No dobra, to idziemy tak. Musi się coś wydarzyć, no przecież jakby było inaczej. To idziemy do nich strzelać już. Będziemy bardziej agresywnie. No właśnie, tylko że on mnie tu zostawia cały czas. Nie jestem w stanie strzelać, bo on jest na linii strzału. Ale spoko, jakoś ogarniemy. Muszę się przesunąć o jeden krok. Tylko że się przesunęło dwa. A tutaj może być jeden, ok. I teraz nie mogę w nią strzelić. Dobra, to strzelmy tak. Dostała. O, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. O, i ci teraz się bardzo ładnie ustawili. No i super, tak było trzeba od początku. Obaj dostali. Nie zginęli wprawdzie. Ale dostali. Ten niestety go nie zabił. Ten musi obejść dookoła i ten musi obejść dookoła, także spoko jest. I teraz tak. Nie chciałbym go trafić. Mam nadzieję, że go nie trafię. Weźmiemy, zapiszmy grę na wszelki wypadek. No nie, rozwaliłem tylko tego. Dobrze jest. Jeszcze raz. Nietrafiony. Dobra, Ian dostał, ale ten ucieka. Okej, to tak to gonimy tam za chwilę. Weźmiemy pojedynczym, szkoda amunicji. Dobra. Ten będzie go gonił. No dobra. W namiocie to tam go raczej zabije. Ile on ma życia w ogóle? 15. Raczej go pojedynczym strzałem nie rozwalę. Dobra, to serio. Gitara. Niestety nic nie mogę zrobić, ale ten będzie go tu próbował dziabnąć. O, i go ładnie dziabnął. Okej. Okay. Walka się kończy. Tą będzie trzeba tutaj dogonić, ale to za chwilę. Koleś, gdzie idziesz? Stój. Nigdzie nie chodź. Dobra, przeszukajmy ciała na początek. Może zapiszmy, bo było spoko. Przeszukajmy ciała. Bierzemy tak, bierzemy na pewno to. Bierzemy to. Nie biorę pancerzy, nie biorę broni. Jakiejś takiej dziadowskiej. Bierzemy to. Narkotyki to wiem, że są drogie. I... Właśnie, rozładujemy. Pistolety pozabieramy, bo pistolety też było widać, że są drogie. Nie wiem, jaki on ma pancerz. Czy wezmę jeden ten pancerz, zobaczymy, czy jesteśmy w stanie mu przekazać, czy on to sobie założy. Nie wiem, czy to tak działa. Masz jeszcze 28 naboi, także weź sobie. Nie wiem. Może to ubierze, może nie. Nie wydaje mi się, ale raczej broń tylko używa. Dobra, tego nie. Znaczy, tego już przeszukiwałem. Tu weźmiemy sobie to. Pieniądze. O, i Desert Eagle sobie weźmiemy na pewno. I amunicję też. Gitara. Narkotyki się przydadzą, będziemy czym handlować.
coś jest ukrytego, nie ma nic. Dobra, zapiszmy grę, bo idzie sprawnie. Idziemy szukać tej dodatkowej postaci. No, bardzo mądrze podszedłem. Nie wiem, czemu ona ucieka. Ile ona ma życia w ogóle? 15 na 15, no to niedużo. To byłbym ją w stanie serią zabić. Jak trafię. 11 straciła, no patrzcie. No ale dobra, kolega nam pomógł. Sprawa z głowy. Co ona ma? Dużo amunicji ma. Kolejny Desert Eagle. W sumie mógłbym go dać naszemu koledze, tylko że dać mu trzeba byłoby też amunicję do niego. Będzie miał większą siłę rażenia prawdopodobnie. Masz tego Desert Eagle'a. 60 amunicji mam takiej, 55 takiej. Czym one się różnią? Amunicja kalibru 44 cala magnum, pociski typu Doom Doom. Dobra, a to są jakieś pewnie standardowe. Tak. Dobra, to damy mu tak. Damy mu to wszystko, całość. Masz. I masz jednego Desert Eagle'a, bardzo ładnie. Oddaj mi to, bo nie będziesz... Chociaż nie, no dobra, zostawimy ci jeden ten pistolet. Jeden mi oddaj. Ten pancerz to sobie trzymaj, dobra. Teraz rozmowa i powiemy mu, żeby używał jak najlepszą broń. I dziękujemy, dobra. Gra zapisana. Muszę na różnych save'ach zapisywać jeszcze przy okazji. Z tej przyczyny, że mówię, zdarzyło mi się, że save się zepsuł. Idziemy teraz tu. Ktoś tu jeszcze jest? Nie widzę. Siema. Prosto na niego się natknąłem. Kurde, żyje skubany. Nie mogę go podglądać. Okej, ruszyli się stąd. Nie wiem, ilu ich tam jest. Dwoje na pewno, albo dwóch. Dobra, ten przeładował Desert Eagle'a. Gdzie się pchasz? Dobra, idziemy. Tamten mnie nie atakuje na razie. No, władował się w sam środek, cymbał. Kolega Steampaka użył. Oni idą do mnie, dobra. Oni go omijają, bardzo kulturalnie z ich strony. To ja niepotrzebnie się ruszyłem. Steampak ci nie pomoże, ale żyjesz jeszcze. Dobra, to może być niebezpiecznie, bo oni mogą do mnie podejść. Kogo ty atakujesz w ogóle? Idź, zabij kogoś. Dobra, dziękuję. Najgroźniejszy jest ten, bo to jest ich przywódca. Niech się rozpocznie walka. Dobra. Nie chciałbym... Nie chciałbym zginąć. Okej. Okay. O, całe trzy dostał. Niewiele. Dobra, trzeba go będzie serią tutaj rozgromić. Ten na szczęście pudłuje. No, ale ten mnie trafił. Dobra, zmieńmy na serię. Mam nadzieję, że oboje tutaj dostaną. Nie tak myślałem, bo myślałem, że ta za nim dostanie, no ale... Ale złożyło się całkiem ładnie. Garl dostał troszeczkę. Ja na razie... Też straciłem życia trochę. Dobra, to jeszcze raz go tu pociągniemy. Ile on ma życia w ogóle? 45. No dobra. Aj! Ja natrafiłem. Jan, ile teraz masz życia? Przeżyjesz? 18. No powinieneś przeżyć. Niestety.
O, ale kolegę zabił, bardzo ładnie. Raczej powinniśmy ogarnąć temat. No dobra, teraz co ty zrobisz? Ty podejdziesz do niej. Ty nie uciekaj. Ta rzuciła jakimś nożem, ale nie wiem w kogo. Trafimy go. Bardzo ładnie. Jednym strzałem. Dobra, ta też ucieka. Pójdźmy tak. No nic jej już nie zrobię. Czy używać steampaka? No i chyba jeszcze będziemy musieli trochę powalczyć. Dobra. To ja sobie użyję steampaka na sobie. Okej. No i tutaj ją trzeba będzie dogonić. Tutaj ją będzie trzeba dogonić. Czy ona ucieknie? O, no i dobra. On ją dogonił. Ok, przeszukujemy ciała. To zabieramy. To zabieramy. To resztę zostawiamy. Dobra, teraz zapiszemy grę tak normalnie, tak jak chciałem wcześniej, tylko coś zepsułem. Gitara. Żeby w razie czego można było czytać save'a tego albo i poprzedniego. Dobra, to weźmiemy. Tu bierzemy całość. Desert Eagle bierzemy. Oczywiście całego. Co to jest? Wiekowy trunek pochodzący jeszcze z ery przedwojennej. A to piwo. Piwa nie chcę. Przynajmniej nie w grze. Tutaj coś jest. Dobra, naboje do Magnum. I tutaj jest jeszcze dwa trupki. Także ten ma steampaki. Bardzo dobrze. O właśnie, co do steampaków musimy sobie przygotować tam. Dużo mam steampaków. Mogę podleczyć naszego kolegę. Mogę go spróbować tak podleczyć normalnie. O, za pomocą tego. No halo, leczyć cię chciałem. Gdzieś ty po las? Mogę go tak wyleczyć? Dobra. 5%. 5 punktów dostał. 23 na 50. No dobra, użyjemy na niego steampaka, niech sobie żyje. I... No gdzie idziesz? Dziwnie się tym klika. Nie mogę sobie trafić. Dobra. 33 na 55. Dobra, na razie. Przeżyję. Weźmiemy sobie kolejny. Broń mamy naładowaną. I teraz lecimy quick save'a. Ok. No i wbijamy do środka. Tu jeszcze są ze trzy postacie co najmniej. Ale to ogarniemy. Nie ma nic. To są panie lekkich obyczajów. Widzisz posiniaczoną, poobijaną kobietę. A nie, to nie są, to ich też przetrzymują. A, ja myślałem, że to one tutaj gdzieś są, siedzą sobie razem z nimi. Koktajl Mołotowa. No nie, dziękuję. A one też tutaj są przetrzymywane. Dobra, no, zostały uwolnione. O, tutaj ktoś stał. Miło cię widzieć. Było. Miło było cię poznać, ale... Kto umarł, ten nie żyje. Nie da się. Czyli ktoś będzie tu chciał przyjść do nas? Aha, bo one będą chodzić, no tak. One będą chodzić. One nam nie zagrażają, bo one nas nie będą w żaden sposób próbować zabić. A mnie też nie zależy. Za to ją chcemy zabić. Bardzo ładnie. Jak dobrze patrzę, to tu jest jeszcze tylko dwóch kolesi, którzy stoją tam z tamtej strony. Zaraz do nich podejdziemy. Poszło ładnie, można zasejwować. A tu zaglądaliśmy już chyba. Nie zaglądaliśmy tutaj. Biurko, do biurka możemy zaglądnąć. O, amunicja do strzelby.
Kto ma strzelbę? Halo? Ty masz strzelbę? Nie, ty masz tego Desert Eagle'a. Weźmiemy. Całość i weźmiemy sobie to. Gotowe i tu jest jeszcze jedno ciało. Też zabieramy. Amunicję oczywiście całą będę zbierał całe pieniądze. I broń to tak na wymianę, jak znajdziemy jakiegoś kupca, by się przydało jakiegoś kupca namierzyć. Nie wiem, gdzie tu jest kupiec jakikolwiek. Mamy dwa takie, trzy takie. Ten jest nierozładowany chyba. Tak jest. Jeszcze tamten nosi z sobą jakieś. Dobra, będę mu to przekazywał. Najwyżej będę mu kradł później, skoro to tak działa. O, jest strzelba, proszę bardzo. Skoro ta mechanika tak działa, to bombę mogę zabrać i tu są wytrychy. Przydadzą się na pewno. Dobra, idziemy zabić tych ostatnich dwóch, żeby nam tam nie przeszkadzali. Halo. Musiałbym wyjść. Aha, dobra, przeładujemy. I wyjdziemy. No i mnie dziabnął. Na szczęście nie trafił. Zginął? Nie zginął. Nie wiem, czy nie stoję w przejściu. Nie wiem, czy ten Ian będzie mógł się ruszyć. Obrywam, ale nie ponoszę obrażeń. Okej, ten miał więcej życia. Już nie ma. No, Ian tu się gdzieś stanął. Stanął w drzwiach, ale nie ogarnął tematu. Może się mu odsunę. O, właśnie. Będzie uciekał teraz. Fajnie to wygląda. Dobra. Dostał. To zabieramy. Steampacka zabieramy. Okej. No, idziemy jeszcze przeszukać to ciało. Pieniądze oczywiście, całość, gotowe, dziękuję. Tych noży do rzucania nie będę zabierał, nie wiem, niepotrzebne mi. Czy tutaj coś schowanego jest? Nie, no raczej. W sedesie raczej nic nie jest schowane, tak mi się wydaje. Dobra, wracamy uwolnić. Uwolnić tę kobietę tutaj. Czy ja to mogę jakoś otworzyć? Zamek jest zamknięty, dobra, to mamy chyba na to rozwiązanie. Chyba mamy na to rozwiązanie, właśnie. Zasejwuję, gdybym coś się zepsuł. Nie udaje ci się otworzyć zamka jeszcze raz. Otwierasz zamek, zyskujesz 25 punktów doświadczenia. Okej. Co tu mogę? Tu mogę strzelbę sobie wziąć na przykład. Strzelba pewnie zadaje dosyć moc 12. To jest moc 5, 12, zasięg 25, tu zasięg 14, ale jest no mocniejsza. Okej. Teraz tu otwieramy. Jeszcze tylko sprawdzę, czy mam naładowaną broń. Mam naładowaną broń. Coś jest? Nie, siedzisk. Dobra. Wynośmy się stąd. No to chodź. Chodźcie wszyscy. Jeszcze tylko chciałem zobaczyć, czy jestem w stanie to otworzyć. Zamek jest zamknięty, dobra. Zasejwuję. Spróbujmy wykorzystać te lockpiki. Nie wiem, czy jest warto tam zaglądać, bo wydaje mi się, że tam nic nie ma. Ale może akurat nie udaje ci się. Jeszcze raz? Nie, dobra. Do trzech razy sztuka. No, udało się. Tylko czy jest, był sens tu otwierać to? Jest tu coś, cokolwiek? No nie. Nic tu niestety nie było. No ale dostałem 25 punktów doświadczenia za próbę otworzenia. Dobra. Spływamy stąd. Wszystko tutaj, co było do ogarnięcia, to ogarnęliśmy. Strzelbę sobie przełożę. No i wracamy do cienistych piasków. Trójkę tym razem. Mam nadzieję, że nas nic tutaj nie spotka po drodze, bo nie chciałbym, żebyśmy zginęli. Nie, bez przygód. Tym razem bez przygód.
Dobra, lecimy do bramy. Jaki jest, jest. Schowam sobie tę strzelbę, nie wiem, czy oni się nie będą wkurzać. Całe moje jesteście wdzięczny za pozbycie się rad skorpionów. A no to, to już wiem. Czy coś jest, co byś chciał za te pieniądze? Ile to kosztuje u ciebie? Oho, 280. Dobra, nic ci nie dam. Masz tylko 7, także nic ci nie dam, bo szkoda kasy. To wszystko, dzięki. Czy ja z nią mogę pogadać w ogóle? O, mogę. I was afraid that you were gone and I wasn't gonna get a chance to thank you for rescuing me. Oh, that was great! Action, adventure! Anyway, if there's anything that I can do for you, you just ask. No, na początek handel. Czy masz coś ciekawego? 42 monetki masz. Znaczy, monetki. Kapsle. Co byś chciała za 42 kapsle, co? Co ja ci mogę stąd dać? Mogę ci dać jedną broń. Masz. Mam i tak dużo. Dobra. Co masz do powiedzenia? Może jeszcze kilka pytań. Sure, I guess. I've never been out of here, so I don't know what help I can be. So, what you need? Co jeszcze znajdę w tej okolicy? Down south, but since you're such a great traveler, I'm sure you know that already. No tak. No problem. Anything else? Co się dzieje w okolicy? Nothing much since you whomped those rad scorpions. Gee, I wish I could have seen that. No dobra, nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Słyszałaś jakieś opowieści z południa? Just stuff. No aha. Problem. Anything ci... else? A dobra. Well, dzięki za poświęcenie czasu. We don't get many strangers here, so it's always good dobra. To talk to new. Cześć, 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 cześć. Idziemy do tego kolegi tam. Kolegi do tego przywódcy. Czy z kimś też się da pogadać? Nie. Kucharka? Będzie krzyczeć, że jest późno. Jestem teraz za bardzo zajęta, żeby rozmawiać. Muszę przygotować posiłek. No dobra. I will be forever in your debt for your courage and bravery, wanderer. Here is your reward. Dostałem nagrodę jakąś. Dzięki, czy mogę najpierw zadać ci jeszcze kilka pytań? Certainly. What do you wish to know? Nie ma tu nic ciekawego. No dobra, popatrzmy, co masz na handel. No, nie, u nich się nic nie zmienia chyba w ogóle. To, co mieli, to mieli. To, co kupiłem. Dobra, dzięki, cześć. Okej. Okay. Dobra. Całkiem spoko poszło. Jeszcze zobaczmy tylko, czy tu nie ma czasami kogoś, z kim można by było się wymienić. Nie pamiętam. Jeden ze strażników. Tacy strażnicy to nie gadają z nami w ogóle. Ale chyba mi dziękują za uwolnienie tamtej. Tutaj to nie ma nic. Ten już raczej ze mną też nie będzie gadał. Dobra, spadamy z tych cienistych piasków, bo tutaj to już chyba nic więcej... Nie, schowaj broń, bo się jeszcze wkurzą. Jak już im pomagam. O, jeszcze z nią można pogadać. Witam ponownie, mam nadzieję, że wszystko u ciebie w porządku. Czy mogę ci w czymś pomóc? Co ty miałaś na handel? Miałaś całe 8 tych... Nie, no to nie chcę tych kapsł. Pomóż mi, proszę. Dobra, chyba ze wszystkim tutaj, znaczy na temat wszystkiego z nią tutaj rozmawialiśmy. Dobra, zostajemy tutaj w następnym odcinku obstawiam, że przeniesiemy się. No tu już będzie długa droga. To jest prawdopodobnie złomowo, czy tam złomowisko. Także prawdopodobnie, chyba że to jest ten hub. Prawdopodobnie tutaj będziemy próbowali się w następnym odcinku dostać. Nie mogę sobie przesunąć, ok. Tutaj kryptę zwiedziliśmy, to zwiedziliśmy, także jest spoko. Cieniste piaski już też sobie odpuścimy raczej. Jeszcze już to jest zagroda braminów, ale tam się chyba nic nie działo. Przynajmniej nic o tym nie wiem. Dobra, zostaniemy jednak tutaj, bo w następnym odcinku dopiero pójdziemy dalej. A na dzisiaj to tyle. Także mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki za wszystkie lajki i komentarze i do zobaczenia z tym razem. Pa, pa!